Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek. Dziewczyny poszły do szkoły. Iga w końcu poszła do przedszkola, bo w sumie nie nagrywałam. Trochę pochodziła do tego przedszkola, no i co? I grypa już ją dopadła. Tydzień czasu, nawet ponad chyba tydzień czasu siedziała w domu. Ale dzisiaj już ją puściłam do dzieci. Niech się pobawi trochę. I tak jest tylko w przedszkolu 5 godzin, więc no niech idzie, niech trochę się pobawi. Ja zostałam sama, więc jest ten czas na nagranie tego kolejnego filmiku. Marcin teraz był cały tydzień. Jak wiecie z poprzednich filmików, przygotowujemy się już do remontu. Zostały ostatnie 2 tygodnie, czyli jak teraz Marcin pojechał i jak teraz wróci po 2 tygodniach, no już będziemy musieli opuścić ten dom, powynosić wszystko. Pozostałości, teraz trochę Marcin był, to trochę tych rzeczy powynosił. Już Wam pokażę, no już na pewno nie ma tutaj tej dużej szafy. To co mogłam, poopróżniałam z szafek. Niektóre rzeczy pójdą, bo musimy się wyprowadzić do innego mieszkania na ten okres, więc niektóre rzeczy pójdą z nami. Na pewno pójdzie, na pewno chyba pójdzie ten stół, więc on został. Pójdzie ta komódka, lampka jeszcze została, więc jeszcze tam nawet sama ją wyniosę. Nie ma już oczywiście mojego fotela. Nie mam gdzie sobie tutaj posiedzieć. Nie ma już fotela. Nie ma stołu z krzesłami, także ten salon się trochę zrobił pusto. Trochę tych pierdół jeszcze takich jest na tych półeczkach, ale no mówię, będę miała teraz 2 tygodnie, więc sobie na spokojnie popakuję te rzeczy do kartonów. Wszystkie te pierdoły na ścianie, ramki ze zdjęciami, no to wszystko pójdzie do pakowania. Tutaj tak samo. Igi łóżeczka też już nie ma, zostało sprzedane. Te zabawki też muszę tutaj ogarnąć, coś tam wziąć na te nowe mieszkanie. Coś wziąć na nowe mieszkanie, coś spakować. Coś zapewne wyrzucić już takiego, żeby ona nie miała tego w tym nowym pokoju swoim. No, także jest trochę tego. Kuchnia cała pójdzie do wyburzenia. Wszystkie te meble, sprzęty typu ekspres, to wszystko zostaje. I Lidlomix w sumie, natomiast zmywarka, piekarnik i płyta gazowa znalazła już nowego właściciela, więc to będzie sprzedane, tyle że no, ten czas jeszcze 2 tygodni, no muszę na czymś coś robić, nie? Także kuchnia cała też out. I o, i w sumie mam okazję, bo chyba o tym nie mówiłam. Tak jak tutaj jest, powiem mniej więcej Wam, jak będzie wyglądał ten remont. Zresztą i tak będę nagrywała filmiki, jak co tutaj się wszystko dzieje. Ten korytarz tak jak jest, on zostaje, tyle że tutaj będzie to okno zamurowane, te malutkie. Te drzwi wejściowe będą wymienione, a te drzwi pójdą tam no, do tego tylniego wejścia. Tu już kupiliśmy nowe drzwi. Okna oczywiście będą wszystkie wstawiane i będą wszystkie w kolorze brązu, tak jak drzwi i te nasze okno sypialniane. Do domu będzie się wchodziło, tutaj będziemy wstawiali też drzwi. Drzwi będą tutaj, pomysł mamy na szklane, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tu będziemy wchodzić, tu zamiast kuchni będzie Igi pokój. Tutaj tej części przybudowanej, czyli tej drugiej wnęki, tak jakby kuchni, nie będzie w ogóle już. Ona będzie zburzona. Tak samo będzie zburzona ta łazienka niebieska. Tutaj tej łazienki nie będzie. Tu będzie wstawione, tu będzie zamurowane. I tutaj będzie po prostu taka część, gdzie będę miała pralkę, suszarkę. Coś pewnie, jakiś stojak do prasowania. Gratownik taki no, na odkurzacze i tak dalej. Więc tak to tutaj będzie.
ta dobudówka kuchenno-łazienkowa będzie zburzona. Tu z tego pomieszczenia zrobimy pokoik dla igusi, tylko że to okno zostanie zamurowane, a tutaj, gdzie jest ta wnęka, tutaj będzie wstawione nowe okno. Z części tutaj pokojowej dziewczyn ta część będzie przegrodzona. Zamurowane całe duże okno. Będzie to podzielone mniej więcej na pół, chociaż chciałabym bardziej po części zrobić tu, znaczy tu będzie łazienka, więc ten pokój ma 20 metrów kwadratowych i to będzie, chciałam na początku, żeby to podzielone było na pół, ale 10 metrów łazienki może trochę dużo, więc wykorzystamy tą część jeszcze na kuchnię, bo tu będzie ściana, tu będzie się wchodziło właśnie do tej łazienki, będzie okno, a tutaj będzie część ściany wyburzona, tutaj w tym miejscu będzie wejście do kuchni i z salonu właśnie tu będzie zrobiony tej ściany, będziemy odkrywać tą ścianę, bo tu w ogóle są belki i tu będzie kuchnia. Więc jak przedzielimy tamten pokój na pół, kuchnia 10 metrów to też jest fajnie, ale ja myślę, że nie mamy potrzeby mieć łazienki 10-metrowej i zrobimy ją po prostu ciutkę mniejszą, tym bardziej, że tam już nie będzie stała ani pralka, ani suszarka, więc wystarczająco będzie to na rzecz kuchni. Właśnie trochę ją powiększymy i tu będzie właśnie taki aneks kuchenny. Z odkrytymi belkami mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie, bo tutaj chcemy te belki odkryć, tak samo tutaj te belki też będą odkryte, tak jak my to mamy w sypialni, chcielibyśmy zrobić tak jak to mamy tutaj, żeby te bele były odkryte. No, także tu wracam z powrotem, będzie aneks kuchenny, będzie salon, kominek całkowicie wyburzamy. Tu będą wstawione duże drzwi tarasowe z myślą o tym, że może przyszłościowo, a może jeszcze się uda przy tym remoncie zrobić od razu taras. Te drzwi tutaj będą troszeczkę przesunięte w lewą stronę na korzyść ściany, tutaj żeby ona była cała, ustawna. Tu będzie wejście do naszej sypialni, właśnie tutaj te okno, właśnie to okno też będzie przestawiane bardziej na środek, bo zawsze miałam tutaj z tym problem, żeby jakąkolwiek zasłonę coś powiesić, bo po prostu tutaj to okno było bardzo blisko tej ściany i nie wyglądało to fajnie. Także to okno będzie przesunięte, tu będziemy mieli swoją sypialnię. No, a naszą sypialnię wraz z łazienką przejmie Michalina. Tak, naszą sypialnię przejmie Michalina. Tutaj w sumie ta sypialnia jest zrobiona, bo są podłogi wylane, okno wymienione. Nie wiem, jak tutaj zrobimy jeszcze, bo tak cały czas myślimy, czy zostawimy ten grzejnik, bo w całym domu będzie prowadzona podłogówka. Czy będziemy zrywać te panele? Nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale te mebelki, ta szafa, komoda, tutaj Michalince zostawimy. Będzie remontowana łazienka. Także Michalina tu będzie miała tą swoją łazienkę. A tutaj ta część, oczywiście moja toaletka idzie do mnie ze mną do sypialni. A tutaj po prostu Michalinie zrobimy może takie połączenie biurka, może z jakąś toaletką, albo takie właśnie narożne biurko jej kupimy, żeby miała te swoje biurko, gdzieś miejsce do nauki i te swoje takie pierdoły, jakieś kosmetyki, żeby też miała. Te łóżko tutaj u niej też zostanie. Jakoś zrobimy jej tak fajnie, młodzieżowo ten pokój. Drzwi tutaj też już zostaną takie, jakie są, tak samo te łazienkowe białe. No i tu będzie miała Michalinka swój pokój. Tu będzie pokój igusi, łazienka, część kuchni, aneks kuchenny, no i salon, nasza sypialnia. Tak planujemy i mam nadzieję, że tak się uda.
No, także ja Was zapraszam na te nasze filmiki. Będzie pewnie ich coraz więcej. Ja będę też tutaj, no przez te przynajmniej 2 tygodnie będę przygotowywała Marcinowi te wszystkie kartony, wszystkie pudła, żeby on to mógł później wszystko na górę wynieść, jak przyjedzie. No i musimy się wyprowadzić. Nie wiem na jak długo, ale mam nadzieję, że nie aż tak bardzo długo. Także cóż, ja dzisiaj w planach mam jeszcze, bo te łóżko, które my mamy w sypialni, te sypialniane, one zostanie jedno u Michalinki. To jest 160 bodajże. Zostawimy je, bo szkoda mi trochę tego łóżka, żeby je sprzedawać za grosze. Ale te, które my mamy tam, w tamtej sypialni, ja je dzisiaj karczerem wypiorę, odkurzaczem, i będę próbowała je sprzedać, bo jakoś niedobrze mi się śpi na nim. Jest twarde trochę, Marcinowi zresztą też. Abym chciała łóżko kupić, samą ramę, oddzielnie materac, i żeby po prostu był dostęp, wiecie, żeby była przestrzeń między ramą a podłogą. O, zobaczcie, ile tego jest tak naprawdę. Po rowery, po wszystkie dokumenty, pudełka. Wszystko gromadzimy na razie tutaj. I choinka. Nie wiem, czy ją widać. Tutaj już jest rozkręcona ta duża szafa z ostatniego pokoju. Tutaj jest już mój fotel zapakowany. Musieliśmy zrobić porządek, bo bardzo, bardzo dużo tego tutaj było. To jest właśnie nasz strych. Tu będą też wymieniane okna, więc tutaj też taki porządek musiałam zrobić, bo tutaj było mnóstwo zabawek, mnóstwo ubranek. Co nieco jeszcze tutaj zostało, ale to się jakoś ogarnie później, bo tutaj to jest ta ściana tu szczytowa od drogi. Tu będą wstawione 2 okna. Może w przyszłości jakieś tu mieszkanko zrobimy dziewczynkom, albo którejś z dziewczyn, która będzie chciała zostać. Także tutaj to okno będzie zaślepione, a będą wstawione 2 okna z myślą może, że tutaj będzie kuchnia, bo tutaj też jest trochę tych pomieszczeń. Jeden pokój, w sumie drugi pokój, plus jakieś tamte zakamarki i trzeci. Także z tego można by było zrobić fajne mieszkanko. No i tak jak mówię, tu już porządek jest zrobiony. Do wynoszenia tych pozostałych rzeczy z dołu. Dobrze, zaraz zobaczę. Powoli ściągam. Ups, wyspadło. Aha, to już są te duże.
Proszę bardzo, przedpokój pusty. Kajtuś, kończymy drzemkę, niestety. Co? Kończymy drzemkę. Kajtulek, bo Pancia będzie odkurzać. No. Ty też. Uciekaj. Nie łuska. Zabierz te. Nie łuska. I mama zaczyna. A to zaczyna. Witajcie kochani, mamy kolejny dzień. Kichnęło mi się. Przeczekałam jeden dzień, żeby to łóżko wyschło po tym moim praniu. Chciałam wam pokazać, czy to się udało wyprać, czy nie. Więc nie wiem, czy coś będzie widać, bo mamy ogólnie taką kiepską pogodę. I słońce, nie słońce, tylko zapaliłam światło. Także trochę to się tak odbija. Ale łóżko fajnie się wyprało, tylko tutaj widzicie, są odbija światło po prostu, a że ten materac jest taki jakby trochę błyszczący, to o, widzicie? Te plamy takie się zmieniają z miejsca na miejsce, ale ogólnie fajnie się to wyprało, ale jest fajne, odświeżone, przepraszam bardzo, czyściutkie, także z nic z tym więcej nie robię. Ja już jestem po kawusi, Iga jest w przedszkolu, Michalina w szkole i jadę trochę się rozeznać w hurtowniach budowlanych. Mam jedną wycenę tych materiałów w jednej hurtowni. Jadę teraz do drugiej, żeby sobie porównać. W kuchni mam straszny bałagan. Wszystko pakuję. Tutaj zobaczcie, Michalinka wczoraj zrobiła cynamonki. Pierwszy raz w sumie i w sumie chyba nawet pierwszy raz jadłam, także bardzo pyszne. Przepis z Lidlo Mixa. Dzisiaj do kawusi było coś słodkiego, a ja idę trochę się przepudruję, bo wyglądam, chyba 3 dni się nie malowałam, więc wyglądam kiepsko. U nas pogoda jest brzydka. Jest 16 albo 15 stopni, ale jest wietrznie i chyba raczej będzie padało. Pokażę wam, jak mi ładnie storczyk zakwitł. Tutaj mamy jednego. Tu mamy drugiego storczyka. Te kwiatki idą ze mną na stację. O, a ja sobie szybko... Jejku. Mam na poniedziałek dopiero umówioną wizytę do fryzjera, więc włoski muszą poczekać trochę, już mam takie długie. Dobre to było. Mam trochę długie te włosy i nie chce mi się ich układać, no po prostu nie chce mi się ich układać.
Ten prezencik, to go postawimy tutaj, torebeczka się przyda. Dobra, ja się szybko ogarnę i jedziemy. I wróciłam, zrobiłam rozpoznanie, jeżeli chodzi o materiały budowlane. Wiem już, gdzie będziemy zamawiać, chciałam powiedzieć, produkty, te materiały. Także wszystko już pod tym względem ogarnęłam. No dobra, teraz jeszcze trzeba dom będzie ogarnąć. Także co, kończę, zapraszam Was na kolejne filmiki z naszego remontu. Muszę włożyć te dokumenty teraz tutaj, to co będzie potrzebne. Ojku, założyłam sobie taki segregator, wiecie, żeby wszystkie faktury, wszystko zbierać. I długopisu nie mam. Dobra, gdzieś go zostawiłam. Trudno. Także żegnam się z Wami. Zapraszam na kolejne filmiki. Do następnego. Pozdrawiam. Nawet już tego dużego obrazu nie mam. Pa!